Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13 Runda. Witam wciąż nie dowierzając, wciąż nie mogąc pogodzić się z tym, co stało się w Burnemów. Mateusz Masternak miał tytuł Mistrza Świata dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dominował nad Chrisem Billamem Smithem i zyskiwał coraz większą przewagę, ale niezwykle bolesna kontuzja zmusiła go do poddania się i, kto wie, czy nie, ostatecznego pożegnania się z marzeniami o mistrzowskim pasie. Szanse były naprawdę realne. W ringu Masternak potwierdzał, że jest pięściarzem lepszym, a teraz została tylko pustka i mam wrażenie, że długo nie przejdziemy nad tym do porządku dziennego. Można powiedzieć, że w swojej karierze Mateusz Masternak od dawna był o krok od szczytu, ale zawsze brakowało dosłownie kilku metrów, by ten szczyt osiągnąć. Polak bez wątpienia walczyłby o tytuł mistrzowski już wcześniej, ale nieznacznie przegrywał pojedynki z Jorią Kalęgą, Tonym Beliu i Juniorem Dortikosem. W starciach z tymi gwiazdami światowego boksu nigdy nie był wyraźnie gorszy, ale za każdym razem brakowało tego przypieczętowania przewagi i kończyło się minimalnymi, ale jednak porażkami. Po tej przegranej z Dorticosem Master miał dwuletnią przerwę od startów i wydawało się, że to będzie kolejna nasza niespełniona nadzieja. W końcu jednak wrócił. Narzucił wysokie tempo i kto wie, czy nie osiągnął życiowej formy. Potwierdzeniem tego mógł być eliminator IBF z Jasonem Whiteleyem, w którym pokazał boks na najwyższym światowym poziomie. Po tej walce Masternak był obowiązkowym pretendentem dla J.O.P.T.I., ale grupa Knockout Promotions postanowiła zagrać w a bank i zrezygnować z tej walki, która była. By w zasadzie nie do wygrania, a zamiast tego poszukać szansy w WBO, gdzie czempionem po niespodziewanym zwycięstwie nad Lorencem okolim został Chris Bilam Smith. I gdy okazało się, że to właśnie masternak będzie rywalem Brytyjczyka w jego pierwszej obronie, to można było obozowi polskiego pięściarza tylko gratulować. Ta pokerowa zagrywka z rezygnacją z drogi IBF opłaciła się, a Bilam Smith wydawał się rywalem możliwym do pokonania. Przed walką to obrońca tytułu był w moich oczach nieznacznym faworytem, głównie ze względu na fakt boksowania u siebie, to masternaka uważałem jednak za pięściarza bardziej stronnego, lepiej wyszkolonego technicznie i będącego w stanie narzucić swoje warunki. W ringu tymczasem wyglądało to wszystko nawet lepiej niż się spodziewałem. Pierwsza runda była jeszcze rozpoznawcza, można było przyznać ją Smithowi, od drugiej odsłony rysowała się tymczasem coraz bardziej wyraźna przewaga Masternaka. Polak był szybszy, bardziej precyzyjny, potwierdza tę wszechstronność, o której mówiłem, tymczasem Bilan Smith poza takim siłowym, fizycznym boksem nie miał zbyt wiele do zaoferowania. Pod koniec trzeciej rundy Mateusz wyprowadził znakomitą kombinację i to był jasny sygnał, że może nie tylko Wygrać walkę, ale nawet triumfować przed czasem. Master zapisywał na swoje konto kolejne rundy i szczególnie imponowało mi to, że wyciągnął wnioski z przeszłości. We wspomnianych pojedynkach z Beliu czy Dorticosem brakowało tej kropki nad i tutaj natomiast szczególnie w końcówkach rund Masternak podkręcał tempo, tak by sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości. Niepokojąca była odsłona siódma, bo pod jej koniec Polak nagle jakby zwolnił i przegrał tę odsłonę. Można było mieć jednak nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys i po minucie w narożniku pretendent wróci do świetnego boksu prezentowanego wcześniej. Niestety, za moment w tym, że na pojawił się sędzia ringowy, który na wniosek pięściarza i jego sztabu przerwał pojedynek. Początkowo to dla mnie i chyba wszystkich oglądających był absolutny szok i nikt nie wiedział, o co może chodzić. Po chwili masternak udzielił natomiast wywiadu, w którym ze łzami w oczach powiedział, że poczuł przeszywający ból w okolicach klatki piersiowej, taki ból, którego wcześniej nie doświadczył i przez który nie mógł nawet złapać oddechu, i stało się jasne, że jeden z ciosów Bila Masmifa na korpus złamał mu żebro. Można powiedzieć, że Smith złamał masternakowi, Żebro, a nam wszystkim serca, bo to jest rana, która długo się nie zabliźni. Tytuł naprawdę był na wyciągnięcie ręki. Brytyjczyk z rundy na rundę wydawał się coraz bardziej bezradny, coraz mocniej krwawiły jego rozcięcia i byłem praktycznie pewny, że około dziewiątej, dziesiątej rundy masternak zastupuje go. Trochę obawialiśmy się o sędziowanie, ale w momencie przerwania pojedynku wszyscy arbitrzy punktowi mieli na kartach w pełni sprawiedliwe 68-65 dla Polaka. Przyznali mu zatem pięć rund, a mistrzowi tylko dwie. Statystyki ciosów również potwierdzają dominację masternaka, który zbudował. Budował znakomitą formę, był świetnie przygotowany fizycznie i taktycznie i szedł prostą drogą po tytuł Mistrza Świata. W kluczowym momencie organizm odmówił jednak posłuszeństwa i Polak stracił to, na co tak ciężko pracował. Od razu podniosły się oczywiście głosy, że Mateusz Masternak zasłużył na natychmiastowy rewanż, ale obawiam się niestety, że szanse na taki scenariusz są minimalne. Przede wszystkim Polak nie był obowiązkowym pretendentem, ale bilans mi wziął go jako rywala w dobrowolnej obronie, więc dopóki Federacja niczego nie narzuci, to wręcz nielogicznym z punktu widzenia Brytyjczyka byłoby. Danie drugiej szansy rywalowi, który okazał się tak wymagający. W dodatku kolejka w WBO jest długa i teraz najbardziej prawdopodobny jest pojedynek Bilama Smitha z którymś z lokalnych rywali. Mowa o rewanżu z Lawrencem Okolim lub starciu z Richardem Riakporem. Szczególnie ten drugi byłby moim zdaniem faworytem w boju ze Smithem i myślę, że pas WBO w końcu zmieni właściciela. Masternak nie ma zatem niestety co liczyć na to, że za kilka miesięcy znów dostanie szansę, lecz musi na tę kolejną szansę pracować i cierpliwie czekać. Ruch w kategorii junior ciężkiej jest bardzo duży. Mistrzowie często się się zmieniają i dopóki pasów nie zunifikuje najlepszy, moim zdaniem, na ten moment, dywizji cruiser J. Opetaja, to istnieje realna szansa, by coś zdziałać. Mateusz ma 36 lat i 53 zawodowe walki na koncie, ale to profesjonalista pełną gębą. Master na co dzień świetnie się prowadzi i w niedzielę widzieliśmy, jak znakomitym jest sportowcem. Oprócz tego, jak będzie przebiegał proces jego rehabilitacji, kluczowe będzie jednak to, jak z całą sytuacją poradzi sobie psychicznie. W tym wywiadzie po walce był zdruzgotany, ale wówczas działała jeszcze adrenalina. To wszystko działo się trochę w warunkach. Szoku. Tymczasem obecny w studiu TVP Sport Artur Szpilka podkreślał, że najgorsze dopiero nadejdzie. Że gdy ten kurz bitewny trochę opadnie, to poczucie straconej w dramatycznych okolicznościach wielkiej szansy bardzo mocno uderzy i będzie trzeba się z tym zbierzyć. Wierzę, że Mateusz jest silny mentalnie. Ma mądry sztab, wspaniałą rodzinę, na której wsparcie może liczyć i jestem przekonany, że ten dramat go nie złamie. Mam też wielką nadzieję, że przy swoim prowadzeniu się jest w stanie jeszcze 2-3 lata boksować na wysokim poziomie. Że dostanie jeszcze jedną mistrzowską szansę i zwiększy swoją karierę upragnioną. Tytułem. Na ten moment jestem jednak załamany tym, co się stało. Mam takie poczucie, że powinniśmy mieć dziś kolejnego polskiego mistrza świata, że zasłużyliśmy na jakąś chwilę radości, które przecież tak rzadko jest nam dane przeżywać. Tymczasem znów trzeba było przełknąć niezwykle gorzką pigułkę.